Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family, jestem Krzysiek i dzisiaj porozmawiamy sobie o deklaracji CEB. Pod poprzednim filmem, gdzie nagrywaliśmy o wniosku tym na węgiel, te 3000 zł, dostałem bardzo dużo wiadomości odnośnie tej deklaracji, tego co powiedziałem tam odnośnie kary. Aby uzyskać ten 3000 z tego dodatku węglowego, musisz mieć złożony wniosek CEB. Jeśli go nie złożyłeś, no to jesteś trochę w dupie, z tego względu, że jeśli chciałbyś go teraz złożyć, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że dostaniesz karę 5000 zł, że nie złożyłeś go wcześniej. I tak dalej, więc szukałem bardzo dużo różnych informacji na ten temat. Ostatecznie skończyło się tak, że zadzwoniłem do Centralnej Ewidencji Emisji Budynków. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, czy dostaniemy karę, jeśli złożymy ten wniosek po 30 czerwca. Ile czasu mamy na złożenie tego wniosku, jeśli dopiero co założyliśmy nasze źródło ciepła, czyli nasz jakiś piec. Jak sprawdzić, czy mamy złożoną deklarację? Jak sprawdzić, czy sąsiad ma złożoną deklarację? Bo tak też możemy. Sąsiad może sprawdzić, czy my mamy złożoną deklarację, a my możemy sprawdzić, czy sąsiad ma złożoną deklarację. Jak pobrać deklarację w postaci pliku PDF, który jest nam niezbędny do tego, aby kupić węgiel z PGG, aby dostać dodatek węglowy. Jak złożyć deklarację, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to pokażę krok po kroku dzisiaj, jak złożyć taką deklarację, gdzie co wybrać, jak to powinno być uzupełnione. I dla osób jeszcze, które chcą zmienić tą deklarację, bo wcześniej, załóżmy, przez pomyłkę podały inne źródło ciepła, a teraz chcą skorzystać z tego dodatku węglowego. Zaczynam. Zacznijmy od tego, że zadzwoniłem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co już za piękna nazwa, aby dowiedzieć się wszystkiego. W jednym artykule tak piszą, w drugim artykule tak piszą. Dlatego po prostu zadzwoniłem, odczekałem swoje. Twoja pozycja w kolejce to 1. Twoja pozycja w kolejce to 1. Twoja pozycja w kolejce to 1. Muzyczkę mają niesamowitą do czekania, chyba po to, żeby po prostu człowiek zrezygnował. Zaraz na początku, jak tylko było otwarte linie, byłem 17 w kolejce, więc bardzo dużo osób tam dzwoni. To zapytałem panią, czy możemy zmienić deklarację. Także załóżmy, złożyliśmy deklarację, zmieniło nam się źródło ciepła i chcemy ją teraz zmienić. Pani poinformowała mnie, że nie ma możliwości modyfikacji takiej deklaracji. Powinniśmy po prostu złożyć kolejną deklarację na ten sam budynek i to Wam dzisiaj też pokażę, jak coś takiego zrobić. Drugą rzeczą, którą zapytałem od razu, to czy dostanę karę, jeśli składam tą deklarację po raz pierwszy po tym 30 czerwca. Pani oznajmiła mi, że nie dostaniemy kary z tego względu, że termin został przedłużony, jeśli chodzi o składanie tych deklaracji. Zapytałem jej również, do kiedy mamy czas w takim razie, skoro został przedłużony, no to jaki jest termin? Ona powiedziała, że nie ma granicznego terminu na dzień dzisiejszy, także poprzednio był termin do 30 czerwca, była kara 5000, aktualnie nie ma tej kary, bo nie ma terminu na składanie tych deklaracji, także jesteście w stanie złożyć ją w tym momencie. Tak jak uzyskałem informację, nie będzie z tego żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które budują się i dopiero co założyły, załóżmy piec i tak dalej, to na złożenie tej deklaracji mają 14 dni. Kolejne pytanie, jak sprawdzić, czy mamy złożoną deklarację, tak? Czy nasza deklaracja już jest w systemie, bo jeśli składaliśmy ją papierowo, to urzędnik w waszym mieście, waszej gminie musiał tą deklarację po prostu wprowadzić do systemu, musiał ją przepisać i wprowadzić ją do tego systemu CEB. Więc jeśli chcecie sprawdzić, czy ta deklaracja już tam jest, to możecie wejść sobie na stronę ceb.gov.pl. Ja Wam dam linki poniżej, pod filmem. Jak sobie wejdziemy na tą stronę, to mamy tutaj sprawdź swoją deklarację. Klikniemy na ten przycisk, to pierwsze co zobaczymy tutaj okno, gdzie możemy wprowadzić swoje dane, gdzie mieszkamy. I dostaniemy informację, czy pod tym adresem została złożona deklaracja. Ja zaraz szybko zrobię. Mamy uzupełnione wszystkie dane, adres, gdzie mieszkam. I w tym momencie poprzez sprawdź, przycisk sprawdź, mogę sprawdzić, czy pod tym adresem została złożona deklaracja. Jak widzimy, deklaracja dla wskazanego punktu adresowego została złożona deklaracja.
do bazy CEP, czyli już tam ją mają. I tak samo możemy sprawdzić, załóżmy, czy sąsiad złożył tę deklarację, po prostu podając jego numer domu i od razu się też dowiemy, zróbmy to, zaszpiegujmy. Jak widzimy, dla sąsiada wyskoczyło, że on jeszcze tej deklaracji nie złożył. Czyli tutaj możemy takie rzeczy właśnie posprawdzać sobie, zarówno siebie, jak i kogoś, jak i ktoś może sprawdzić nas. Trochę to dziwne, ale system daje taką możliwość. Jak pobrać deklarację CEB? Tak jak mówiłem, jest ona nam potrzebna przy dodatku węglowym, przy kupnie węgla. Musimy mieć tą deklarację, więc w tym momencie, aby pobrać ją, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przejście poprzez to, co byliśmy przed chwilą, czyli poprzez sprawdź swoją deklarację. Tutaj jeśli mamy wszystkie dane, czyli unikalny numer deklaracji, który składaliśmy, mamy tutaj też imię i nazwisko właściciela. Jeśli to uzupełnimy, to możemy pobrać tę deklarację. Mi się wydaje, że większość ludzi, którzy szuka, jak żeby pobrać ją, to znaczy, że nie ma tego unikalnego numeru deklaracji, więc raczej z tego miejsca nie skorzysta. Dlatego pokażę Wam drugie miejsce, gdzie możemy to sobie pobrać jakby prościej, bez jakichś dodatkowych numerków. Musimy się po prostu zalogować na stronie CEB. Wchodzimy sobie na tą stronę. Wchodzimy sobie na zaloguj. I następnie musimy wybrać sposób, czym chcemy się zalogować, w jaki sposób chcemy się zalogować tutaj do systemu. Tutaj wygląda to tak, że jakby konto jest utworzone automatycznie po zalogowaniu. Nie ma tutaj opcji jakby rejestracji w tym systemie. Możemy się zalogować zarówno poprzez, załóżmy, profil zaufany, jak i poprzez moje ID. Ja teraz się zaloguję poprzez moje ID, po prostu przez bank. Wybieram sobie mój bank i zaloguję się do banku. OK, zalogowałem się do banku, teraz czekam na SMS-a, aby potwierdzić, że to ja się loguję. Kod z SMS-a spasował. Zalogowaliśmy się, aby pobrać deklarację, którą już wcześniej złożyliśmy i czy ją złożyliśmy papierowo, czy ją złożyliśmy elektronicznie, to możemy ją właśnie tutaj pobrać. Po prawej stronie ekranu mamy pobierz swoją deklarację, więc po prostu klikając na pobierz, wyskoczy nam tutaj lista naszych deklaracji, z tego względu, że możemy ich złożyć więcej, możemy je składać do różnych budynków, więc tutaj akurat ten budynek, dla którego ja składałem, mam tutaj dostępny i poprzez ten znaczek pobierz mogę pobrać taką deklarację i ona mi się zapisze już od razu na komputerze. Mogę ją wydrukować bądź przesłać komuś, jeśli potrzebuję, w załączniku w formie PDF-a. Jak zmienić nasze dane na deklaracji? Dlaczego przyszedłem do tego punktu, a nie idziemy jakby po kolei od razu, jak złożyć deklarację, tylko zaczniemy sobie od tego, jak zmienić deklarację. Z tego względu, że po rozmowie z panią kontaktu z infolinii, z tej centralnej ewidencji emisyjności budynków, pani poinformowała mnie, że nie mam możliwości zmiany jakby źródła ogrzewania na tej deklaracji poprzez system, dlatego muszę złożyć nową deklarację. Dlatego przejdziemy sobie od razu do tego, jak zrobić to, aby móc wprowadzić nową deklarację w przypadku, gdy na przykład, nie wiem, pomyliliśmy się i zaznaczyliśmy wcześniej, że palimy drewnem, a tak naprawdę palimy węglem, żeby dostać dodatek. Więc teraz zobaczycie sobie, jak złożyć tą deklarację po raz drugi bądź po raz pierwszy. Pokażę w takim i w takim wypadku. Aby złożyć deklarację, bo tak czy siak musimy ją złożyć, czy decydujemy się podać inne źródło naszego ogrzewania, czy składamy ją po raz pierwszy, to musimy złożyć deklarację. Aby to zrobić, musimy zalogować się tutaj do tego systemu ZON CEB. Znowu wybieramy, w jaki sposób chcemy się logować, czy to jest profil zaufany, czy to jest moje ID. Ja się szybciutko zaloguję i przejdziemy dalej. Aby złożyć nową deklarację, musimy najpierw przed złożeniem deklaracji dodać nasz budynek. Czyli wchodzimy sobie w opcję budynki i teraz mamy na górze opcję dodaj budynek, gdzie możemy wprowadzić nasz budynek tutaj do systemu. Jeśli chcemy dodać jakby drugą deklarację do naszego budynku, to możemy przejść od razu na deklarację, natomiast my zaczniemy sobie jakby od początku, czyli najpierw dodamy sobie nowy budynek. Jeśli już tutaj macie własny budynek wprowadzony, to możecie pominąć ten krok. Czyli dajemy dodaj budynek i uzupełniamy tutaj wszystkie dane po prostu adresowe naszego budynku, czyli mamy tutaj województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulicę
i numer budynku. Tutaj mamy też takie rzeczy do znaczenia, że jeśli nie znaleźliśmy naszej ulicy, to mamy ją wpisać ręcznie i musimy to wtedy zaznaczyć, aby to była taka niestandardowa ulica, której nie mają w systemie. I tak samo jeśli chodzi o numer budynku, jeśli nie mają go tu automatycznie, nie wyskoczy wam z takiej listy rozwijanej, to w tym momencie też musicie zaznaczyć, że nie znaleźliście waszego numeru budynku, aby móc wprowadzić go po prostu ręcznie. I po uzupełnieniu wszystkich danych naszego budynku klikamy dodaj budynek. I ten budynek pokazuje nam się tutaj na liście adresów budynku, do którego będziemy mogli później dodać deklarację. Do danego budynku możemy dodać dwa rodzaje deklaracji, albo deklarację A, albo deklarację B. Deklaracja A jest dla zwykłych budynków mieszkalnych, a deklaracja B jest dla budynków niemieszkalnych. I teraz możemy dodać deklarację, albo ją dodajemy tutaj poprzez dodać deklarację z akcji na oknie budynków, bądź na deklaracjach, jak sobie przejdziemy. Tutaj zobaczymy, że ja już mam złożoną deklarację w lutym i jeśli chciałbym teraz złożyć sobie właśnie tą zmianę, że okazuje się, że palę czymś innym, bo może w międzyczasie zmieniłem piec, to powinienem tutaj poprzez dodaj deklarację dodać kolejną deklarację CEB. Więc klikamy dodaj deklarację i wyskakuje nam okno 3. Jest to adres dla budynków i lokali mieszkalnych czy niemieszkalnych z tego względu, że tak jak mówiłem, mamy dwie deklaracje, deklaracje A i B i tutaj w zależności od tego, co wybierzemy na tym oknie, taka deklaracja nam się wyświetli do uzupełnienia. My wybierzemy sobie tutaj budynki mieszkalne, adres zaznaczymy, bo tak jak mówiłem, możemy posiadać wiele budynków. Dajemy dodaj deklarację. I teraz na spokojnie uzupełniamy sobie każdy etap tej deklaracji. Dane adresowe, więc to zostawiam tutaj bez zmian. Następnie mamy tutaj rodzaj budynku. W rodzaju budynku dajemy, przynajmniej dla nas, ja będę to opowiadał tak jak myśmy to uzupełniali, że jest to budynek jednorodzinny i deklaracja dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych. Przechodzimy sobie na kolejną stronę i teraz musimy dodać swoje kolejne źródło ciepła, czyli dajemy dodaj kolejne źródło ciepła. Tutaj wybieramy, czym ogrzewamy nasz dom. U nas jest to kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, bo mamy też kocioł na paliwo stałe zasypowy. My mamy z podajnikiem automatycznym, więc wybiorę z podajnikiem. Liczba tych zainstalowanych u nas źródeł ciepła to jest 1, bo mamy jeden piec. Czy źródło ciepła jest eksploatowane? No tak, no to nasze źródło ciepła, które mamy, jest eksploatowane i jako liczba eksploatowanych źródeł dajemy 1, bo mamy jeden piec, eksploatujemy go w liczbie 1. I teraz ważna rzecz, do czego ten piec używamy? Czy używamy go do centralnego ogrzewania, czy w tym momencie, że to ciepło z tego pieca idzie na grzejniki, tak, czy na podłogówkę i nas ogrzewa. Czy mamy tutaj drugą opcję, że służy do podgrzewania wody, czyli w tym momencie to, że jak odkręcicie wodę w kranie, leci wam ciepła woda, czy tam w wannie i tak dalej, to właśnie to jest ta druga opcja. Może też piec służyć oczywiście do ogrzewania obu rzeczy jednocześnie, czyli tak jak to jest u nas, że piec zarówno ogrzewa grzejniki, jak i ogrzewa wodę ciepłą po prostu w kranie. Jeśli macie więcej źródeł ciepła w domu, to możecie tutaj po prostu dodać poprzez dodaj kolejne źródło ciepła. U nas jest to jeden piec, więc przechodzimy dalej. I teraz musimy określić, jakiej klasy jest piec, który wcześniej zaznaczyłem. Dodaję kolejną klasę kotła i tutaj mogę wybrać, jakiej klasy jest ten konkretny mój piec. Mój piec jest z klasy 5, więc wybieram klasa 5 i liczba kotłów w wybranej klasie to jest 1, bo posiadam tylko jeden piec. Przechodzę dalej i tutaj mamy zazwyczaj rodzaje stosowanego paliwa. Czy jest to drewno, czy jest to inny rodzaj biomasy, pelet czy węgiel. U nas jest to węgiel, więc zaznaczam, że jest to po prostu węgiel. Idę dalej i następnie mamy tutaj, kto jest właścicielem budynku. Możemy też tutaj podać numer telefonu, jeśli chcemy. Poprzez złóż przycisk składamy ten wniosek i on ląduje już od razu w bazie CEB. Te wnioski, które były składane przez Was w formie papierowej, bo również możecie to złożyć papierowo, nie ma problemu. Po prostu musicie pobrać sobie ten wniosek. Pod filmem dam Wam linki, skąd można taki wniosek pobrać, aby go uzupełnić i zanieść po prostu do urzędu gminy. Tak też możecie to załatwić, natomiast przez internet jest szybciej, wygodniej i po prostu lepiej.
I to wszystko w tym filmie. Więc tak jak mówiłem, jeśli jeszcze nie złożyliście deklaracji, możecie ją wciąż złożyć. W międzyczasie, jak wcześniej was informowałem, że jest prawdopodobieństwo, że dostaniecie karę, jednak zmienili to i nie ma już jakby tej daty graniczącej, do kiedy ten wniosek należy złożyć, więc nie ma też kary, jeśli to zrobicie w tym momencie. A musicie to zrobić, jeśli chcecie kupić węgiel w PGG lub złożyć deklarację o dopłatę do węgla. Także to wszystko z mojej strony, ja się z wami żegnam i do zobaczenia.